Witam, Krzysztof Banasik, to 35. odcinek magazynu Tylko Śląsk. Dzisiaj razem z Dominikiem Szpikiem z naszej redakcji. Witam. Omówimy mecz z Wisłą Kraków, który wzbudził w nas wszystkich wiele emocji. Pojawi się również rozmowa rejestrowana, będzie to mała niespodzianka, przypomnienie zawodnika sprzed lat, tak możemy powiedzieć. No i zapowiemy również to, co najważniejsze tak naprawdę przed nami zawsze w każdym sezonie, czyli... Derby Dolnego Śląska. Tak jest, derby Dolnego Śląska, Śląsk z Zagłębiem Lubin. Dominik, Śląsk przegrał w Krakowie z Wisłą 0-1. Można powiedzieć, że stare demony wróciły. Śląsk promował akcję hashtag Śląsk od nowa, a po tym meczu moglibyśmy wypromować hashtag Śląsk po staremu chyba. No, z tego co widać trochę się promuje gdzieś tam w mediach społecznościowych. No, co mnie przynajmniej najbardziej boli w tej porażce, to jest to, że my wcale tak gorzej od Wisły nie graliśmy. Tak naprawdę na ten mecz ogólnie się źle patrzyło, gdzie jeszcze w pierwszej połowie dało się to jakoś oglądać, to w drugiej już kompletnie, nie? No karny z głupoty tak naprawdę, no Robert Pich, no to było głupie zachowanie po prostu w polu karnym. Nawet jeśli to było na granicy, to nie powinien tak ryzykować takim zagraniem. No ale trudno, stało się. No niestety też nasi zawodnicy niewiele potem zrobili, żeby ten wynik odrobić. Wydaje mi się, że od tej bramki już, że tak jak to mają nasi zawodnicy w rzeczaju, siedli totalnie i tak naprawdę nie było żadnych okazji. Na plus, tak szybko jak w głowie szukam, strzał Mączyńskiego z rzutu wolnego, bardzo ładny. Mateusz Lis w bramce wykazał się nie lada refleksem. No, moim zdaniem mecz do zapomnienia. No, niech sobie tam trenerzy, sztab, zawodnicy wyciągają wnioski. My musimy o tym jak najszybciej zapomnieć i skupić się już tylko na derbach. Spróbujemy na to spotkanie chyba spojrzeć trochę z przymrużeniem oka, bo jeżeli mielibyśmy tak na poważnie zacząć tutaj nasze rozważania, to musielibyśmy trochę popaść w skrajności w skrajność, bo przed tygodniem chwaliliśmy trenera Lawiczkę i chwaliliśmy zespół po zwycięstwie nad Zagłębiem Sosnowiec. A Wisła Kraków dosyć szybko tutaj nasze optymistyczne podejście chyba zweryfikowała, bo jeśli Śląsk możemy pochwalić trochę za pierwszy kwadrans, tam była sytuacja Krzysztofa Mączyńskiego z rzutu wolnego, po której faktycznie bramkarz świetnie się spisał i była jeszcze no, mega zabawna, w ogóle tych sytuacji zabawnych w tym meczu to było dużo, ale był była mega zabawna jeszcze ta sytuacja po rzucie rożnym, chyba też Krzysztofa Mączyńskiego, wychowanka tak, Wisły zresztą, gdzie obrońca, zawodnik Wisły, Plewka, nie wiedzieć czemu, nagle po prostu obrócił się gdzieś tam od piłki i został trafiony piłką w tył głowy i ta sytuacja skończyła się tym, że Mateusz Lis tę piłkę wyciągnął, w ogóle świetna interwencja kolejna Mateusza Lisa. No i żeby było śmieszne, chociaż to było mało śmieszne dla niego, to dwukrotnie po tej interwencji uderzył głową w słupek. No ja wydawałoby się, że już bardziej absurdalnej sytuacji nie znajdziemy. No jak, no była jeszcze ta absurdalna, meczu. Jak Krzysztof Mączyński też już chyba w drugiej połowie rozgrywali rzut wolny i chciał wypuścić piłkę na 16 metr do zawodnika Śląska, który tam stał, no i piłkę dostał sędzia Gil, tak? No, okay. Złe ustawienie sędziego możemy tak tłumaczyć, ale to już po prostu... Widać, że piłkarze Śląska ćwiczyli stałe fragmenty gry, bo tutaj przeciwko Sosnowcowi też to było widać. Tutaj nie przewidzieli chyba na treningu, nie postawili żadnego czarnego pachołka, który mógłby tutaj odgrywać rolę sędziego. No i sędzia Gil w tym meczu Śląskowi przeszkodził nie tylko w tej sytuacji. No bo tak. Jak sobie popatrzymy chociażby na statystykę fauli, no to na litość boską 27 fauli, 27, dokładnie tak. Zapadło mi to w pamięć, 27 fauli Wisły, 12 fauli Śląska, a w kartkach? Tylko 3-3. W kartkach 3-3 remis. Tylko 3-3 i jeśli tak się chcemy mocno upierać, to można się też w tym trochę doszukać takiego braku pressingu i trochę agresywności ze strony zawodników Śląska. Tak? No, jeśli zespół, który wygrywa, popełnia 27 fauli, no to jeśli zespół, który przegrywa, czyli w tym wypadku Śląsk, chciałby odrobić te straty, no to mógł pójść trochę agresywniej. Tak? Nie wiem, może się bali wykartkowania na następne spotkanie. Ale też no, trzeba zaznaczyć, że sędzia Gil był dosyć mocno momentami pobłażliwy dla zawodników Wisły. Wydaje mi się, że te sytuacje stykowe bardzo często gwizdał na korzyść gospodarzy.
No i ten jeden fał Sławomira Peszki, gdzie praktycznie wjechał sankami zawodnika Śląska, nie pomnę już którego. Natomiast no, taka pomarańczowa i to taka blugundowa nawet. Za ten fał otrzymał żółtą kartkę. Później jeszcze kilka fauli Peszko popełnił. Ja między innymi pamiętam faul z drugiej połowy, kiedy Peszko któregoś z zawodników tak zatrzymał łokciem. I wtedy stwierdziłem, że nie, no to musi być co najmniej druga żółta, jeśli być może nawet nie czerwona kartka. Lekkie skojarzenie z czerwoną kartką dla Czotry u mnie się w głowie w tym momencie pojawia, ale jednak no Czotra tam ten atak zrobił bardziej dynamicznie tym łokciem. Nie wiem jakim cudem Peszko przetrwał ten mecz bez wykluczenia. Po drugie, nie wiem jakim cudem Maciej Stadlok przetrwał ten mecz bez ani jednego napomnienia, czyli bez żółtej kartki, bo w pierwszej połowie chociażby Piecha tak potraktował, nie wiem, 30 metrów od bramki, że ja byłem przekonany, że to będzie żółta kartka. Mhm. On jeszcze tych fauli kilka zrobił, żółtej kartki nie było. Śmieszne jeszcze na przykład w przypadku Sławomira Peszki jest to, że czy przypominasz sobie jego jakąś taką akcję ofensywną? No nie, chociażby, żeby brał w niej udział. A wiesz, przypominasz o co sobie chodzi? Jakąś akcję ofensywną Wisły oprócz tej, po której jeden z zawodników tak w pierwszej połowie trochę nie dał rady trafić w piłkę. Mówiąc szczerze, ja miałem duży z tym problem. Nie, w ogóle przypomniała mi się jeszcze taka jedna sytuacja, to tylko dzięki komentatorom tego spotkania, bo pamiętam, że oglądałem ten mecz akurat w domu i komentator Eurosportu, kiedy Jakub Błaszczykowski był tak mocno wyrzucony w polu karnym Śląska i próbował dogrywać do zawodnika, nie? I nie wiem, komentator Eurosportu zaczął krzyczeć: Kuba, Jezus Maria, co za sytuacja? W ogóle miałem takie, no Jezu, no chciał podawać, no mu nie wyszło, Wojciech Gola go wtedy zablokował. I cały czas w ogóle rozpływali się na ten temat. Nie przypominam sobie klarownych sytuacji ze strony Wisły, żeby było ich aż tyle, żeby tutaj mówić o jakiejś kompromitacji Śląska. Było to mocno pechowa, była to mocno pechowa porażka. Tak jak powiedzieliśmy, sytuacji zabawnych w tym meczu było dużo. Zobaczmy teraz top of the top chyba tego sezonu, czyli sytuację, która miała miejsce tuż przed końcem spotkania, kiedy Krzysztof Łączyński z Łukaszem Broziem postanowili rozegrać krótko rzut wolny. To jest materiał, który pojawił się na Twitterze. Jeśli ten materiał wywołał u Was uśmiech, to jest dobra reakcja, bo to będzie chyba sytuacja powtarzana na zakończenie tego sezonu jako jedna z chyba z najbardziej żenujących tak naprawdę w tych rozgrywkach. Chociaż jakbyśmy mieli, jak Ekstraklasa miałaby stworzyć takie jakieś kompilację, taką kompilację zagrań właśnie tych absurdalnych sytuacji. Już jesteśmy dwie kolejki, po dwóch kolejkach tych, nazwijmy je, z wiosennymi, a tych sytuacji już było mnóstwo. My sami o sytuacjach Śląska moglibyśmy cały program zrobić, a co dopiero, żeby wyjąć sytuację z całej ligi. Zgadza się. No powiedzmy sobie otwarcie, to było bardzo słabe spotkanie w wykonaniu Śląska. Mieliśmy dużo większe oczekiwania, tak wprowadzając trochę bardziej poważny nastrój w naszą rozmowę. Mieliśmy dużo większe oczekiwania. Mówiliśmy o tym, że to Śląsk od nowa, że trener Lawiczka tutaj zrobi robotę. Na razie dla mnie to był typowy Śląsk z jesieni, czyli Śląsk, który co prawda jakieś okazje stwarzał, było zagrożenie pod bramką, tutaj się z Tobą nie zgodzę, natomiast po raz kolejny zawiodła skuteczność. Jak sobie przypomnisz tak, Mączyński rzut wolny, Plewka rzut rożny, no. później mieliśmy jeszcze dwie sytuacje Musondy. Najpierw lewą nogą strzelił tak, że strzelił fajnie, że tylko bramkarz to obronił, bo to był w miarę lekki strzał, ale i trajektoria lotu tej piłki była naprawdę obiecująca. Potem miał taką jeszcze sytuację, miał taką tak. patelnię, gdzie strzelił w trybunę tak. Wisły, prawda? Mhm. Więc to były dwie sytuacje Musondy, a miał jeszcze Robak. Przecież Robak, który pojawił się za Piecha w drugiej połowie, on też miał swoją sytuację na lewej nodze. Może nie była to jakaś setka, ale... Nie, sytuację Śląsk miał, to na pewno. Ja po prostu mówiłem o sytuacjach Wisły tak naprawdę, że jakoś mówię, nie przypominam sobie, żeby było ich aż tak wiele. No fakt, to nie jest to, czego się spodziewaliśmy po meczu z Sosnowcem i niestety no, Wisła, mecz z Wisłą nas brutalnie zweryfikował, tak? No bo... No, trzeba przyznać, byliśmy trochę podekscytowani tym, co pokazali zawodnicy Śląska w meczu z Zagłębiem Sosnowiec, ale też mieliśmy ku temu powody i tak samo teraz mamy powody ku rozczarowaniu tego, co widzieliśmy. No najwyraźniej Wisła po prostu jest jeszcze za mocnym przeciwnikiem, natomiast myślę, że no... Czy Wisła jest za mocnym przeciwnikiem? Ja uważam, że największym przeciwnikiem w tym meczu był Śląsk sam dla siebie, bo...
No tak jak mówiłeś, no to był typowy Śląsk. No. Przegrać z tak słabą Wisłą, uważam, że to jest, no nazwijmy to wprost, dla mnie to jest kompromitacja, żeby przegrać z tak słabą Wisłą, która uważam, że nastawiła się w tym meczu tylko i wyłącznie na grę obronną i grę z kontry, i to było widać od początku meczu. Liczba fauli też o czymś świadczy, to nie jest przypadek, że zespół wykonuje prawie 30 fauli w meczu, to jest więcej niż taka średnia statystyka pokazuje. No oni na pewno się nastawili na obronę, bo też oni, wydaje mi się, że sami widzieli, że nie są faworytem tego spotkania, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, no tutaj szanse były 65-35 na korzyść Śląska. Duża presja na Wiśle, no, przecież wiemy, jaka była historia. Bali się, czy tam Szarksi nie zrobią jakichś zadym na trybunach, i były to obawy jak najbardziej adekwatne do całej sytuacji. Zgadza się, no ale też na pewno chcieli się pokazać, no, że w tym pierwszym meczu z Górnikiem Zabrze, który przegrali, to był wypadek przy pracy. Okazuje się, że nie, że Wisła jest naprawdę w słabej formie, że te transfery poza ten klub, czy odejścia zawodników, to duży upływ krwi tak naprawdę w tym zespole. Ale skupmy się na naszej drużynie, na Śląsku. Trener niczego nie zmienił w ofensywie, czyli pomoc i skrzydła, atak był ten sam jak przeciwko Zagłębiu Sosnowiec, ale trener zmienił w obronie. Piotra Celebana przesunął z prawej strony do środka za Tarasowca. Tarasow w ogóle nie znalazł się w 18-meczowej, pomimo tego, że był zdolny do gry, to była decyzja trenera. A na prawej stronie obrony pojawił się Łukasz Broś. No i jak tutaj ocenimy tę zmianę? No, Łukasz Broś, łagodnie mówiąc, nie rozegrał znakomitego spotkania. No, jeśli wierzyć statystykom, Piotr Celeban był jednym z najlepszych, jak nie najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Najlepszy na pewno indeks Instata w Śląsku miał właśnie Piotr Celeban, co jest zaskakujące, bo Piotrek nie strzelił gola w tym meczu, no tak. Był obrońcą, a mimo wszystko znalazł się na szczycie tej listy. No ale no, ktoś musiał, tak? No, ktoś musiał być tym najlepszym, nawet w tak słabym meczu, tak słabej drużynie. No, Łukasz Broś zagrał, no, nie chcę użyć za mocnych słów, no, ale złe spotkanie. Nie wiem, no, bez formy kompletnie było to widać. No a obrona Śląska zagrała poprawnie. No. Nie dopuścili się jakichś tam karygodnych błędów, bo też rzut karny był spowodowany przez Roberta Picha, ale też nie pokazali żadnych jakichś tam, nie wiem, fajerwerków, tak? No bo tak jak mówię, tych sytuacji nie było jakoś tak dużo, no tyle co gola wtedy właśnie dośrodkowanie Błaszczykowskiego zablokował tak dosyć heroicznie. No, poprawne spotkanie bloku defensywnego, na pewno najgorszym zawodnikiem defensywy był Łukasz Broś. Dla mnie Broś zagrał skandalicznie źle, jak na zawodnikach z tak dużym doświadczeniem. No, pokazaliśmy jedną sytuację, jeden błąd techniczny, ale tych błędów było więcej. Pamiętam też taką jedną sytuację w pierwszej połowie, kiedy miał prostą piłkę do przyjęcia, a ona gdzieś mu tam odskoczyła i wyszła bodajże na aut. Także według mnie Broś powinien stanąć i przeprosić za swój występ. Może przeprosił, ale nie nas. Pewnie zawodników z drużyny ma za co przepraszać. Być może, no i on jest na tyle doświadczony, że pewnie doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że to nie był mecz, który chciałby gdzieś tam zapamiętać, pewnie jak najszybciej będzie chciał o nim zapomnieć. Mateusz Hołownia, przepraszam, że się przerwę, ale Mateusz Hołownia w ogóle się nie pojawił w 18 meczowej. Tak. I może to być delikatny gdzieś tam znak zapytania i obawy, no bo jednak broniliśmy trochę tego transferu, bo był logiczny, a tutaj w tym meczu no już spodziewaliśmy się go przynajmniej na ławce rezerwowych, a nawet tam go nie zobaczyliśmy. Mhm. A porównując trochę mecz ten z Zagłębiem Sosnowiec do meczu z Wisłą Kraków, po Zagłębiu chwaliliśmy środek pola, Mączyńskiego, Radeckiego, chwaliliśmy skrzydła i chwaliliśmy Cholewiaka za akcje te ofensywne, ganiliśmy go za problemy w defensywie i chwaliliśmy Piecha za to, że znajdował się w sytuacjach. Konfrontując to z meczem w Krakowie, Musonda znowu był dynamiczny, znowu się pokazał. I moim zdaniem to będzie zawodnik, który faktycznie będzie robił różnicę na boisku, tylko musi trochę poprawić skuteczność. Ale już był trochę mniej efektywny niż przeciwko Zagłębiu Sosnowiec. Mączyński, dużo słabszy występ niż przeciwko Zagłębiu. Cholewiak, czy on zrobił jakąkolwiek akcję swoją stroną, taką w swoim stylu? Nie, w ogóle mi się wydaje, że... Ja kompletnie tego nie pamiętam. Przeciwko Zagłębiu Sosnowiec, on jeszcze w pierwszej połowie, pamiętam, kiedy grał po tej naszej stronie, gdzie my dziennikarze siedzimy, to miałem wrażenie, że ten Cholewiak to mi miga ciągle przed oczami z lewej strony na prawą, a tutaj w Krakowie
no, bardzo słaby występ Cholewiaka, nawet w ataku, za co chwaliliśmy. A kończąc jeszcze, Piech. Czy ty przypominasz sobie jakąś sytuację Arkadiusza Piecha? Piech w ogóle był niewidoczny. Arek Piech był całkowicie niewidoczny przez większość spotkania. Jakieś tam delikatne zrywy miał, ale nic, no nie pokazał nic, ale kompletnie nic. Musonda na pewno na plus. Jeśli porównujemy właśnie spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec, a z Wisłą Kraków, z Zagłębiem Sosnowiec zagrali wszystkie akcje ofensywne, no tak 80% szło lewą stroną. Tutaj wszystko szło prawą stroną. Nie wiem, może tu jest jakiś klucz do rozwiązania tej nieskuteczności, tej stwarzania sytuacji, bo wydaje mi się, że tak samo jak Cholewiak nie stworzył żadnych sytuacji, tak Robert Piech za dużo wiatru tam nie zrobił na swojej stronie. A Picha też chwaliliśmy, prawda? Też chwaliliśmy. Zwracaliśmy uwagę, że nie tylko Musonda, nie tylko Mączyński, czyli nie tylko ci nowi, ale Robert Piech gdzieś tam też z cienia trochę wyszedł przeciwko Zagłębiu Sosnowiec, a tutaj znowu w tym cieniu się schował w Krakowie. Mało tego, zrobił babola, czyli ten rzut karny. No i zabawna sytuacja po tym rzucie karnym, czyli sędzia Gil decyduje się podejść do VAR-u, a tam nagle VAR nie działał. Pojawia się walkie-talkie. Tak? No, łączenie to, z bazą. Tak? Wyglądało to mega zabawnie. No nie, no w ogóle kuriozalna sytuacja. No nie, ja tam nie chcę za bardzo ganić VAR-u, bo on i tak działa u nas w Polsce, no to jest czołówka Europy, ale no takie sytuacje mogły się zdarzyć tylko u nas, że faktycznie sędzia wziął, i to nie wziął chyba od sędziego technicznego, poprawnie jeśli się mylę, ale wziął chyba gdzieś tam od jakiegoś stewarda, tak, od kogoś, ważny z telewizji, tak, nagle w ogóle widzimy na środku boiska sędzia, idzie tam właśnie z tym walkie-talkie, coś tam gada, no w ogóle nikt nie wiedział tak naprawdę o co chodzi, tak, no kuriozalna sytuacja. A on się łączył. Tam był chyba jakiś problem z łącznością z wozem VAR. Ja oglądałem ten mecz bez komentatorów, więc nie wiem, czy ty coś usłyszałeś, czy oni coś nawiązali do tego. Nie za bardzo. Znaczy, no, okay. Zrobili swoją robotę jak to komentatorzy. Tak, no, próbowali wyjaśnić, widzą, nie doszukiwał mi się tutaj jakiegoś szczególnego. No, sędzia Gil był gwiazdą tego meczu, przynajmniej z mojej perspektywy, a ta sytuacja była. Taką negatywną gwiazdą, fakt, z naszej strony na pewno. Lądujemy chyba w dolnej ósemce, co? Myślę, że to już nie jest ten czas, kiedy możemy mówić o tym, że jeszcze walczymy o górną ósemkę. Co prawda Arkadiusz Piech powiedział po meczu w jednej ze swojej wypowiedzi, że on sobie nie wyobraża, żeby Śląsk nie grał w górnej ósemce, ale chyba jednak trzeba mierzyć siły na zamiary i Śląsk ma zbyt dużą stratę już do górnej. No to już tak naprawdę wiedzieliśmy po rundzie jesiennej tak naprawdę. No myślę, chyba się nadzieja ciągle. Nie? Ta, no jakaś tam matematyczna, tak jak ktoś siadał faktycznie z kalkulatorem przed tabelą, no to może coś tam sobie wyliczył, że jeszcze jakieś są szanse. Ja szczerze mówiąc po rundzie jesiennej straciłem jakiekolwiek szanse i tak, no jeśli ktokolwiek w to wierzył, to moim zdaniem trochę się oszukiwał. No nie ma już kompletnie żadnych szans, no musimy się z tym pogodzić, ale co nie zmienia też faktu, że musimy już w tym momencie myśleć też trochę o przyszłym sezonie, trochę tą drużynę budować, weryfikować pewnych zawodników, sprawdzać, kto nam się przyda, kto nam się nie przyda. Marcin też chyba napisał na Twitterze, że 11 zawodnikom kończą się kontrakty. Fakt, że dużo z nich ma gdzieś tam te zapisy minutowe, tak, i to są wypełniane. Jakub Słowik chyba jest tym zawodnikiem, już wypełnił po meczu z Wisłą. Tak, dzięki minutom w Krakowie jego kontrakt może być automatycznie przedłużony. Janek spisał na Twitterze, że podobno Michał Krapek też taki zapis ma, ale że podobno go nie wypełni. I że właśnie dlatego nie będzie dostawał tych minut, żeby dokładnie nie aktywować tej klauzuli automatycznego przeniesienia. W poniedziałek o godzinie 18 gramy z Zagłębiem Lubin. Byli tacy zawodnicy w historii, a nawet Arkadiusz Piech jest takim przykładem aktualnie, którzy występowali w jednej i w drugiej drużynie. Jednym z nich jest człowiek, który wprowadził Śląsk do Ekstraklasy. Może to zbyt dużo powiedziane, ale on był w tym zespole, który do Ekstraklasy awansował. Posłuchajmy rozmowy rejestrowanej z Patrykiem Klufikiem. Trafiłem najpierw na wypożyczenie, później po przygodzie, bodajże chyba po pół roku, nie, po roku czasu wróciłem do Lubina i po pół roku zostałem z powrotem kupiony przez Śląska. No jak mogę wspominać? Wspominam to na pewno w samych jakichś tam superlatywach. Naprawdę jakiś tam okres dla młodego zawodnika, naprawdę fajny. Mecz też fajny był, pucharowy z Wisłą Kraków, co odpadliśmy akurat bodajże, z tego co pamiętam, to w karnych.
Szkoda naprawdę tego meczu, bo może fajnie nasza historia jakoś może lepiej wtedy by się potoczyła. Patrząc wtedy z perspektywy na Wisłę, no to Wisła wtedy naprawdę była nabita tak naprawdę samymi gwiazdami. Myślę, że ten mecz na pewno jakoś tam bardzo dobrze pamiętam. Odejście do Śląska, no, trafiłem do Zawiszy Bydgoszcz, do drugoligowego Zawiszy. Tam trenowałem wtedy z drugą ligą, podpisałem z nimi kontrakt. Później awansowałem do pierwszej ligi. I później po Zawiszy był KKS Kalisz i tak naprawdę później była jakaś tam przerwa z futbolem spowodowana różnymi moimi jakimiś tam zakrętami życiowymi. Piotrkiem Celebalem od czasu do czasu coś tam sobie popiszemy, ale Piotrek jest tam zajęty, ma swoją robotę, wspaniale to wykonuje. Śledzę cały czas jego poczynania, bo jeszcze jakieś tam kontakty ze sobą mamy. Miałem się wybrać w tamtym sezonie na Śląska, ale jakoś tam z moich różnych tam sytuacji nie wybrałem się, ale obiecałem mu, że w tym sezonie na pewno się pojawię na stadionie we Wrocławiu. No, na dzień dzisiejszy, tak jak doskonale wiecie, no, bawię się w jakiś tam futsal. Chcemy tutaj w naszym mieście awansować do pierwszej ligi i coś osiągnąć w pierwszej lidze później. Co, no, na dzień dzisiejszy jesteśmy liderem. Mamy przewagę nad Mosiną, tylko że Mosina jeszcze ma tam chyba bodajże dwa mecze zaległe. Od bodajże chyba 6 czy 7 spotkań nie przegraliśmy meczu. Nie chwaląc się, że odkąd przyszedłem do tego zespołu, zaczęło nam dużo, dużo lepiej iść. Przyszedłem tutaj, żeby po prostu swoim doświadczeniem jakoś pomóc drużynie. Spełniam się w tym, cieszy mnie to, że mogę robić jeszcze dalej to, co kocham. Wiadomo, że to nie jest trawa, gdzie dużo czasu spędziłem na niej, ale też jest piłka nożna, to troszkę inaczej to wszystko wygląda, ale też jest w Polsce duże zainteresowanie futsalem, także gdy wróciłem do siebie do miasta, już miałem tą propozycję tego futsalu, ale jakoś jeszcze tutaj się bawiłem w czwartej lidze tutaj u siebie. Dostałem jakąś tam propozycję, żeby pomóc temu zespołowi, żeby po prostu swoje doświadczenie i swoje jakieś umiejętności sprzedawać na futsalu. No, na dzień dzisiejszy jakoś to fajnie wychodzi i jestem zadowolony. Ja się z piłką nożną nie rozstaję, oglądam piłkę nożną praktycznie codziennie. Mecze Ekstraklasy oczywiście wczoraj oglądałem, Śląska z Wisłą. Z mojej perspektywy, no, szkoda tego meczu, ale no co, no, Śląsk przegrał. Naprawdę karny moim zdaniem ewidentny, no bo widać, że został tam zawodnik trafiony. Ewidentnie było to widać. No, szkoda sytuacji też moim zdaniem Marcina Robaka, który miał fajną sytuację tam na lewej nodze, bo zaraz chyba było to po wejściu, bodajże chyba tam strata kogoś w środku i zagranie do boku i Marcin tam z tego co pamiętam uderzał po długim, ale mu nie, piłka, jak to się mówi, nie siadła na nodze. Z perspektywy meczu, no to się wydaje, że taki zasłużony remis powinien być. No to na pewno jest dla całego miasta, dla klubu Wrocław czy dla miasta Lubin. To jest na pewno od już poniedziałku jest po prostu cały czas całe miasto żyje, cały klub tym żyje na pewno. To było chyba we Wrocławiu bodajże, też chyba z Zagłębiem i też mieliśmy wizytację kibiców i wiemy, że to dla nich jest na pewno najważniejszy mecz w sezonie. Serce jest rozdarte, jak to się mówi. Dla mnie najlepiej jakby się skończyło remisem. Jeśli chodzi o Lubin czy w Wrocławiu, na pewno spędziłem na pewno jakąś część swojego życia w jednym czy w drugim klubie. Na pewno wspominam to wszystko bardzo miło. Dla każdego młodego zawodnika spędzić czas w takim jednym czy drugim klubie, no to jest marzenie na pewno. Patryk Klofik to pewnie taka postać, której Dominik Szpik do końca nie pamięta, nie z racji swojego młodego wieku, ale no rzeczywiście to był zawodnik, który sprawiał nam dużo radości swoją grą na skrzydle. Ja pamiętam chociażby jeszcze te mecze na Stadionie Olimpijskim, bo był taki czas, kiedy Oporowska była remontowana i graliśmy kilka spotkań na Stadionie Olimpijskim. Patryk typuje wynik 1-1 przeciwko Zagłębiu Lubin. Natomiast myślę, że jeżeli takim rezultatem to spotkanie się zakończy, to będziemy zawiedzeni. No pamiętajmy, w Lubinie przegraliśmy w fatalnym stylu 0-4. Będziemy jako kibice na pewno będziemy zawiedzeni. Natomiast wydaje mi się, że patrząc tak z chłodną głową, no nie chcę mówić, że Zagłębie jest teraz na jakiejś fali, że ma jakąś super serię i tak dalej, natomiast tak względy czysto sportowe każą mi sądzić, że taki remis 1-1 to będzie dobry wynik dla nas,
Chociaż oczywiście musimy zagrać tutaj o 3 punkty, bo dla nas każdy punkt się liczy. Bo my jeszcze przed i po meczu z Zagłębiem Sosnowiec marzyliśmy o górnej ósemce, a nie zapominajmy, że jesteśmy jeden punkt od strefy spadkowej. No i właśnie, każdy punkt dla nas właśnie. jest teraz na wagę złota, więc tak naprawdę przestańmy trochę bujać w obłokach, zejdźmy na ziemię, no i skupmy się na tym, na co potrafimy najlepiej, czyli wygrywanie grupy spadkowej. Powiedziałaś wcześniej, że może trzeba zacząć myśleć już o przyszłym sezonie i tak budować drużynę, żeby ona się otworzyła na przyszły sezon. Ja myślę, że to jeszcze za wcześnie. Myślę, że musimy no, co najmniej zdobyć kolejne mistrzostwo grupy spadkowej, a tak szczerze, to po prostu musimy spokojnie się utrzymać w tej lidze, no, bo oczywiście. Fakty są takie, że po kolejnej kolejce możemy znaleźć się w strefie spadkowej. Oczywiście, to będzie katastrofa. To nie chodzi mi o skupienie się tylko i wyłącznie na budowaniu drużyny na przyszły sezon. Natomiast no, sami widzimy, że taka weryfikacja pozytywna i negatywna niektórych zawodników trwa. Tak? Więcej minut dostają tacy zawodnicy jak Łabojko czy Radecki, a mniej dostaje taki Chrapek na przykład. Tak? Chodzi mi po prostu bardziej o to, żeby pomału, oczywiście pomału, wiadomo, że priorytetem jest utrzymanie, ale jednak gdzieś tam przygotowywać się na to, z kim przedłużyć kontrakt, z kim się pożegnać. No, o wzmocnieniach jeszcze za wcześnie, żeby myśleć, ale żeby gdzieś tam obraz pomału tej drużyny, przynajmniej może nie w głowach nawet sztabu, trenera czy naszych, ale w głowach dyrektora Dariusza Sztylki, żeby się gdzieś tam kreował już w głowie pomału. Zagłębie wygrało w Poznaniu 2-1, wygrało u siebie z Miedzią Legnica 3-0. Myślę, że to Zagłębie Lubin jest faworytem tego meczu. Patrząc też na tabelę, no oni mają punktów 30, my mamy punktów 21. Natomiast jeśli my to spotkanie, nie daj Boże, przegramy, to zacznie się robić naprawdę gorąco. Nie tylko na trybunach, ale mam wrażenie, że w szatni też zacznie się robić gorąco, bo nie takiego początku roku sobie wyobrażaliśmy chyba. Zacznie się robić gorąco i to myślę, że nam wszystkim związanym ze Śląskiem w mniejszy lub większy sposób, no bo no, nikt z nas w ogóle nie bierze takiego scenariusza pod uwagę, tak, że Śląsk spadnie, bo po prostu nie ma na to racjonalnych argumentów. Tak? No, no nie można podawać jako racjonalnego argumentu katastrofalnego występu z Wisłą, bo tak naprawdę to nie o to w tym wszystkim chodzi. Nie wydaje mi się, żeby nasza drużyna, żeby Śląsk spadł, też nie wydaje mi się, żebyśmy przegrali z Zagłębiem. Za wcześnie na takie dywagacje, ale fakt, że nie tylko przez samą atmosferę derbów, ale generalnie przez całą otoczkę wokół klubu, jaka się dzieje, to zwycięstwo jest nam potrzebne jak rybie woda i nasi zawodnicy muszą zrobić absolutnie wszystko, żeby ten mecz wygrać. No wiemy o tym, że sezon się toczy, jest 37 kolejek, ale derby to taki mecz, który po prostu trzeba wygrać, trzeba się zrehabilitować za porażkę w Lubinie 0-4. Poniedziałek, godzina 18, no to znowu tak naprawdę gramy w takim fatalnym terminie, ale mam nadzieję, że kibice pokażą, że wspierają swój klub niezależnie od wyników. My na pewno tam będziemy. To uważam, że to jest obowiązek każdego mieszkańca Wrocławia, kibica Śląska, żeby na derbach się pojawić i wspierać swój zespół. Jaki wynik typujesz? Myślę, że tak jak nasz gość w rozmowie rejestrowanej też postawię na 1-1. Ja postaram się optymistycznie tutaj podejść do tematu. Uważam, że wygramy 3-1 i to będzie ten mecz, po którym Śląsk rozpocznie pasce zwycięstw. Życzyłbym sobie tego mocno, bo potrzebujemy tego. Chyba wszyscy już jesteśmy zmęczeni we Wrocławiu tą walką o utrzymanie. Ileż można. Zmieniają się piłkarze, zmieniają się trenerzy, dyrektorzy sportowi, prezesi, prezydenci Wrocławia nawet. Zmienia się wszystko, nie zmienia się tylko jedno Śląsk od trzech sezonów? Czterech. To jest czwarty sezon. Czwarty sezon, kiedy walczymy, no chyba już trzeba sobie jasno powiedzieć o utrzymanie. Jeszcze jedna kwestia, oczywiście musimy rozstrzygnąć konkurs, który ogłosiliśmy w poprzednim odcinku. Prosiliśmy Was o podanie wyniku poprzednich derbów z Zagłębiem Lubin tutaj we Wrocławiu. Wygraliśmy 1-0 po golu Piotra Celebana, chociaż nie było to takie oczywiste, bo pamiętamy, że Mathias Kale, który notabene ciągle no, w rezerwach walczy o swoją pozycję, był nasz gość zresztą. Piotr Celeban, doliczony czas gry, wygraliśmy 1-0, w tym momencie pokazujemy Wam zwycięzców naszego konkursu. Serdecznie gratulujemy osoby, które
które wyświetlają się na ekranie, wygrywają dwa, przepraszam, wygrywają pięć podwójnych zaproszeń, oczywiście każda osoba po jednym takim podwójnym zaproszeniu. Gratulujemy serdecznie. No i dziękujemy, że nas oglądacie, dziękujemy, że nas komentujecie. Jeśli Wam się ten odcinek podobał, prosimy o łapkę w górę na YouTubie, tutaj poniżej takie łapki się znajdują. Jeżeli chcecie być na bieżąco zawsze z naszym programem, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Dzięki temu będziecie zawsze mogli otrzymywać powiadomienia o tym, że nowy odcinek się pojawił. Kończymy. Dominik Szpik, Śląsk.net.com, Krzysztof Banasik, Śląsk.net.com. Widzimy się w poniedziałek o 18 na stadionie.